Podczas trzeciego, ostatniego już dnia Limanowej odbył się m.in. finał limanowskiego talent show. Po trwających ponad godzinę występach jury ogłosiło wyniki. Niech mi pani powie, jak przebiegały narady? Myślę, że całkiem spokojnie. Krew się nie lała. Byliśmy mniej więcej jednego zdania. Kogo trzeba zauważyć? Były takie osobowości, które ewidentnie trzeba było docenić. Natomiast wszyscy, absolutnie wszyscy finaliści, to jest ktoś, to są osobowości, tylko muszą niektórzy trochę jeszcze popracować nad sobą, nad tym co, nad ruchem, nad kontaktem z publicznością, nad uśmiechem nieraz, bo to jest ważne. Czasami nad czystością, bo nie zawsze było czysto, ale generalnie na pewno finaliści nie są pomyłką, ale laureaci są najlepsi. Pierwsze miejsce zajęła Sylwia Zelek, która otrzymała nagrodę pieniężną burmistrza miasta Limanowa w wysokości 1500 zł. Naprawdę jestem przeszczęśliwa i bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że mi się uda. A już wiesz, co zrobisz z nagrodą? Na razie jeszcze nie, ale myślę, że przeznaczę ją na rozwijanie głosu, kształcenie, myślę, że jakieś lekcje, coś w tym rodzaju. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Semerda. Finalistka otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez starostę powiatu limanowskiego. Trzecie miejsce przypadło Akademii Lotu. Otrzymali oni nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Limanowski Dom Kultury. Wyróżnieni zostali także Albert Kędroń, Wojciech Śliwa, a nagrodę specjalną jury przyznało dla Aldony Niemiec oraz Kacpra Sukiennika.